Cześć, dzień dobry, namaste. Wiele razy mi pytaliście, żebym pokazał przepis na placki bezglutenowej mąki. Dzisiaj wam pokażę, jak w domu można zrobić makiki roti, czyli mąka kukurydziana i z tego robimy placki. I pokażę, jak to się robi. Zaczynamy. Do tego będziemy potrzebowali miseczkę, mąkę i letnią wodę. Najpierw bierzemy mąkę, około 450-470 gram. Tu od razu dajemy sól do smaku. Mieszamy ładnie. I teraz robimy dołek. I wodę dajemy naprawdę powoli i uważajcie, bo ona jest ciepła. Dzisiaj wam pokażę, jak można to zrobić bez dodatku ani czego. To znaczy, można zrobić te roti, czyli makiki roti. Można dodać tutaj szpinak, można dodać tutaj liści kożeratki i tak dalej. Im teraz będziemy dali wodę. Woda ma temperaturę 48 stopni. Tego typu placki, które są, to u nas, w naszym regionie Punjab, jest zjadane razem z sag. Sag to jest zrobione z liści musztardy. W Polsce my bardzo dużo używamy naszona gorczycy, ale resztę rzeczy my wyrzucamy, a szkoda, bo te liści są bardzo, bardzo, bardzo zdrowe. Teraz, jak my razem tego pomieszamy, to zrobimy z tego półtwardy dół. Dobra, teraz muszę go tu wziąć. Wyrabianie tego ciastka nie należy do najłatwiejszych. Ale końcowy produkt, czyli makiki roti, jest bardzo smaczny. Teraz bierzemy z powrotem i go położymy na miseczki na 5-10 minut. No i przekrywamy też. Zaraz wracam. Ok, 10 minut nam minęły i teraz bierzemy silikonową do wyrabiania ciastka, stolnica. To jest coś takiego, tak. Ale silikonową. Czemu silikonową? Bo nam wtedy będzie łatwiej dać kształt temu placku. Temu plackowi. Plackowi. Yo, yo. Do tego będziemy jeszcze potrzebowali wodę. Bierzemy trochę wodę i tak położymy i delikatnie będziemy go uformować. Tego za cienki też nie można zrobić, bo ono będzie jak chipsy. Ono musi być ciut grubszy. I jak to będzie już, będziemy tak zrobili, to patelnia musi być mocno nagrzana, kiedy pierwszy raz wrzucamy placka. Najczęściej jest używany u nas desi ghee, czyli ghee. Masło klarowane, a jeśli jesteście weganami i tak dalej, możecie używać olej kokosowy, ale bezzapachowy, żeby nie był zapachu. Dobra, myślę, że to jest dobrze. Damy tu, muszę tak zrobić, bo tam druga kamera nagrywa. Nagrywam i zaraz wracam. Wyszłam za mąż, zaraz wracam. To znaczy, nagrzewam i zaraz wracam. Damy trochę oleju kokosowego na patelni. Już dym zaczyna lecieć. To znak, że patelnia jest gotowa. I teraz uwaga,
I... nie pękło. I teraz po 1 minucie będziemy tak zrobić. Czyli przewracamy go. I z drugiej strony. Pim, pim, pim. A zapach jest cudowny. I raz, dwa. Surprise. Nie pękło. Drugą stronę też zrobimy 1-2 minuty. Potem jeszcze raz damy delikatnie tutaj olej lub ghee. I drugą stronę. I potem drugiej strony tak samo. Przewracamy i będzie gotowe. Zresztą te placki jest u mnie jeden przepis jest z szpinakiem i z serem panir. Idealnie też będzie pasowało. Samemu też będzie pasowało. Jest naprawdę pyszny placek. Teraz damy drugą stronę. Raz, dwa, trzy. Podwyższamy gaz. Mikser już zacznie mocniej tam działać. A my damy z tej strony też trochę tego oleju. Z tej ilości to, co mąki my używaliśmy, to od 4 do 5 placek nam wyjdzie. Mniej więcej. Drażona mi przejdzie na dole, że robię dymę. Jak się gotuje, to dym musi być. Ale za dużo dymu też nie jest dobrze, bo to znaczy, że zaraz pożar będzie. Felek. A Felek tam siedzi. Zaraz pokażę. Felek. Alex. Okej, zmieniamy. O, jak są już takie te znaczki, to znaczy ta część jest gotowa. Czekamy na drugą część. U mnie będzie dym. Bo jeszcze nie mam wyciągu. Tada! Jest gotowy! Aleks, talerz gdzie są? Ok, mamy talerz i mamy nasz roti. Zobaczcie, jak gotowy, a w środku jest mięciusinki. Mmm. Ale chcesz? Nie, jest w porządku. Chodź. Weź mi. Dobra. Wy gotujcie. Jeśli będziecie mieli jakiekolwiek pytanie, śmiało piszcie do mnie. Pa.